start i witam was serdecznie i bardzo gorąco, moi drodzy, a zapisałem sobie ważną wiadomość. 20 metrów kwadratowych Łukasza, to program na internecie, na pewno wam dobrze znany. Wpadliśmy do niego po paru latach przerwy, opowiadaliśmy o książce, którą można już nabyć w Siema Shopie i dziękuję bardzo, bo świetnie idzie. Piszecie coś, co jest przemiłe dla moje serce, że się czyta fajnie. Czyli, że leci, że dla wielu z was są to także rzeczy, które dotykaliście, bo byliście gdzieś w tych miejscach, albo kiedy opisuję przystanek Kucok, to po prostu na nim wtedy także byliście razem z nami. Ja przyznam wam wszystkim, że w tle słyszę Nocnego Kochanka. Nocny Kochanek, już można płytę nabyć u nas w Siema Shopie. Nie pokażę wam jej, bo Kasprol wziął ją ode mnie. Nie, ja jemu ją dałem. Powiedziałem, Kasprol, masz już ją, u mnie na stole leży dużo jej więcej, bo już można w Siema Shopie zdobyć, ale oficjalnie 16 listopada wchodzimy z premierą płyty Nocny Kochanek, pięknie wydana, DVD, CD razem, przepiękny gadżet, który się trzyma po prostu w rękach. 30 listopada domowe melodie, a 14 grudnia zespół Wilki, właśnie kończymy okładkę do Wilków. Trzy wydawnictwa, naprawdę bombonierki wręcz, a więc super prezenty gwiazdkowe. Zaraz po tym także będą wychodziły winyle, winyle to już dla kolekcjonerów, żeby coś mieć, żeby coś było razem z wami. Uwaga, moi drodzy, ruszył plebiscyt Złotego Bączka. A więc kiedy prowadziłem audycję w poniedziałek, ale dzisiaj już możecie śmiało oddawać w kategorii scena duża, zespół polski, scena duża, zespół zagranicy, scena mała, zespół polski, scena mała, zespół zagranicy. I uwaga, głosujemy na Facebooku przystanku Woodstock. Głosowanie trwa do końca lutego, pierwszy etap, z początkiem marca drugi etap, a w nim już tylko po 5 kapel z każdej kategorii. I od początku zaczynamy głosować. Kilkadziesiąt tysięcy głosów oddajecie, a więc ta nagroda jest naprawdę zawodowa. Tutaj nie ma żadnego OM, po prostu jest zawodowa. To są od was te wszystkie głosy, waszymi głosami. Te zespoły później prezentują. Są tak cudowne momenty jak zespół Nine Treasures z Chin, który zagrał u nas i odebrał Złotego Bączka. Zazwyczaj zespoły ze świata nie mają takich możliwości, aby do nas przyjechać. Nine Treasures postanowił przyjechać. Bardzo się cieszymy. Pamiętajcie o tym, że mam ostatnie szkolenie w tym roku. Bardzo zapraszamy. Ostatnie szkolenie, czyli 21-22 dzień listopada. Wpadajcie do nas 24-26 dzień listopada. Zgłaszajcie się na szkolenie. A ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj jestem w Empiku we Wrocławiu. Centrala handlowa Renoma. Godzina 18. Jestem z książką w Empiku. A następnego dnia w Krakowie na wielkim plenarnym spotkaniu między innymi z Robertem Biedroniem rozmawiamy o różnych ważnych rzeczach. Co mamy teraz? Mamy jazz zombie, mamy. Dobrze, czyli jeszcze mamy Nocnego Kochanka. Jeszcze raz przypomnę, że Nocny Kochanek będzie 16 listopada, a ja dokończę. Ja mam maila o sąsiadach, bo gdzieś go miałem, ale tutaj mam pięknego od Żaby. Jest, dobrze, już. I zaczynamy o tym mówić. Dobra, już i uwaga. A gdzieś jeszcze miałem od Żaby pięknego. I witam ponownie, przepiękne nagranie, oczywiście, Nocnego Kochanka, o którym już wam mówiłem. Jutro w Kasprologii może się podzieli także chociaż jednym nagraniem z tej najnowszej płyty Kasprol, bo już ją porwał, ale w Siema Shopie już możecie płytę zdobyć. Płyta, która cieszy, no naprawdę cieszy, nie wyobrażam sobie prywatki, żeby jej po prostu nie włączyć. Co do sąsiadów, jak się wprowadziliśmy do nowego mieszkania, własne, ale na kredyt, zaprosiliśmy sąsiadów na parapetówkę. Na naszym piętrze i piętro niżej i wyżej wręczyliśmy osobiście słodycze, żeby się przywitać. Na 19 mieszkań 3 rodziny odpowiedziały, przyszły się przywitać, a tylko z jednymi utrzymujemy do dziś kontakt. Tak więc nawet jak się do ludzi wyjdzie, to jakoś niezbyt chętnie odpowiadają. No ale tak jak już kiedyś pisałem, życie to nie Woodstock. Jak się za bardzo uśmiechniesz i zagadujesz przypadkowe osoby, to na ciebie dziwnie patrzą. Kamil Nawir z Wrocławia. Witaj Jurku. No ja też napiszę paru słów o sąsiadach, choć zapewne nie o takich jest cel dzisiejszej audycji. Ja napiszę o tych sąsiadach, do których coraz częściej mam ochotę się wyprowadzić, o innym kraju. Nie wiem do jakiego kraju, ale mój coraz bardziej mnie przeraża. Aktywnie działam w naszym małym, lokalnym społeczeństwie obywatelskim, w naszej lokalnej opozycji. 11 listopada ze względów rodzinnych nie mogłam być we Wrocławiu, ale byli moi opozycyjni przyjaciele. Skopani, poparzeni od rad, wyzywani od kół. Jurek, czy o taką wolność walczyli nasi dziadkowie? W moje serce coraz częściej wkrada się strach życia w tym kraju. Kocham
mam go i chcę w nim żyć, ale boję się, po prostu się boję tej Polski, która chce Boga. Do zobaczenia jutro we Wrocławiu. Gośka, Ośka, Przybyś. Gosiu, no właśnie tak zacząłem swoją dzisiejszą audycję, zaraz będzie ciemno. Właśnie z tymi podobnymi myślami, jakie ty wyraziłaś w swoim mailu. To jest także dla mnie przerażające. Także mówiłem o sąsiadach naszych, którzy są obok nas i ci, którzy mieszkają przy ulicy, gdzie szły pochody, i ci, którzy wychodzili, aby cokolwiek zamanifestować. Ci, którzy byli przeciwko tym oficjalnym pochodom, raczej nie odbierają w nich żadnej agresji. Po prostu manifestowali, tak samo jak ci, którzy zgodę otrzymali. Każdy ma prawo do wypowiadania swojej kwestii. Ogromny szacunek dla pani, która w kościele Świętej Barbary w Warszawie pokazała afisz, w którym było napisane, że nazizm to jest coś przerażającego. Bardzo upraszczam te słowa. Słowa Jana Pawła II. Została wywleczona z tego kościoła, została wyszarpana, została wykopana, można powiedzieć w cudzysłowie, ale tak ją potraktowano w kościele, w kościele, w kościele, w kościele. Więc Gosiu, podobne mam momentami myśli dotyczące sąsiadów. W pojęciu sąsiadów, kogoś sąsiedzi zalewają i ci z dołu nie są z tego powodu zachwyceni. Kogoś sąsiad wyzywa, bo takim sąsiadem jesteśmy my wszyscy. W pewnym sensie możemy się wszyscy uznać za sąsiadów czyichś. I wtedy jest to po prostu przerażające. Tak, też o tym dzisiaj mówiliśmy i też są to sytuacje, które, no, które są po prostu paskudne. Ale za to Misiek napisał zupełnie drugiej strony. Staram się dawkować, pisał o książce. Porcja czytania. Delektuję się każdą stroną, łykam ją małą łyżeczką, aby upajać się każdym zdaniem, każdym słowem, każdą literką. Jak wspominasz wizytę Jimmy Marshalla na przystanku Cogżarach. Mam ją przed oczami. Pamiętam go doskonale. Spokojny, uśmiechnięty, starszy pan o jasno-siwych włosach. Pamiętam też jego wzruszenie, jak cały Ucok zaśpiewał mu 100 lat. Chyba się z tego nie spodziewał. Dla takich chwil warto żyć. Mimo iż w jego rozkładzie jazdy przystanek Ucok w Żarach mógł być tylko małym, prowincjonalnym festiwalem gdzieś na zachodzie Polski. Sądzę, że wywarł on na nim ogromne wrażenie. Na niewielkość, nie scena, nie kasa, ale coś, czego nie można kupić. Atmosfera, ludzie, ich uśmiechy, serca trzy oczy. On to widział. On czuł, że nie jest to zwykłe miejsce, nie jest to zwykły koncert, jeden z wielu. Aż mi się łezka zakręciła wokół. Jurku, dziękuję ci za tą książkę, za wspomnienia, za chwilę, które tam opisujesz. Tego ci nikt nie zabierze. To kawał historii twojego życia. I pod skryptą, trzeba by na pewno auto, które przed wjazdem na amerykański Woodstock w 1994 roku, to był, jak opisałeś w książce, Ford Fiesta Kombi, to auto, co kupił w komisie Janusz Korwin-Mikke. Moim zdaniem to nie był Ford Fiesta Kombi, ale może się mylę. Tak, to był Ford Fiesta Kombi biały. Strasznie zmasakrowany. No, ale sprzedałem go, nie przyznając się do wszystkiego. Kupił go tak, Jan Korwin-Mikke, i w tym sensie także on ma zasługi w tym, że powstał przystanek Woodstock. Chociaż podejrzewam, żeby się wyparł, drapiąc to ze swojej głowy najbardziej twardymi pazurami. Moi drodzy, Hanka, gdzie ją mam? Kochanka. To jest przepiękny numer, który zespół La Ocre razem z takim trio Modzelewskiego zagrali w na ASP. Przepięknie zagrane, przepięknie wybrzmiałe. Można też powiedzieć o sąsiadach, bo tutaj się sąsiedzi nie kochali. Tu sąsiedzi troszeczkę mieli przeciwko sobie. Jazz Zombie, tak się nazywało całe stowarzyszenie muzyczne, które zaistniało w 2015 roku, a to, co Mazolewski wykonał w tym roku na przystanku Ucok na małej scenie, w sposób rewelacyjny. No ale to nie jest muzyka, audycja jazzowa. Posłuchajcie tutaj, jak sąsiedzi się nie dogadują i w pewnym momencie nóż bierze górę. ZBC, małpa.antyradio.pl, piszemy dzisiaj i rozmawiamy o sąsiadach i sąsiedzkich stosunkach. A ja przypominam wam wszystkim także, przypominam wam wszystkim bardzo, bardzo, bardzo mocno, że sztaby, do 20 listopada przyjmujemy zgłoszenia wszystkich sztabów. Potem mamy czas, aby to wszystko usankcjonować, podzwonić do was, dowiedzieć się. Mamy na to czas. To nie jest tak, że 20, jak ktoś się nie zgłosi, to już jest koniec. Do 20, żeby ta fala już przeszła, już ponad 1300 sztabów u nas zgłoszonych, 65 z zagranicy, a więc dziać się będzie bardzo dużo. Dużo wcześniej w tym roku
roku wszystko wysyłamy. Skarbonki, gadżety, wszystko to, co powinno do Was dotrzeć. Damy taki sygnał, kiedy możecie do nas wpaść i wtedy będziecie mogli razem z nami tworzyć już cały finał. Moi drodzy, dzisiejszy tydzień zapowiada się, już szukam, dzisiejszy tydzień się zapowiada bardzo, bardzo pięknie, ponieważ mamy dzisiaj spotkanie z Tomkiem Michniewiczem, ASP, Tomek Michniewicz, bardzo ciekawe spotkanie, wzruszające bardzo spotkanie z podróżnikiem Tomkiem Michniewiczem we środę, Woodstockowa dziesiątka, którą bardzo lubicie i która szumi, że hej, a we czwartek, uwaga, koncert Sixpander, Woodstock 2017, zespół Sixpander, bądźcie razem z nami i pamiętajcie, że głosujemy na najlepszy festiwal na świecie, na naszych stronach internetowych wszystko jest wytłumaczone, głosujecie także na przepiękny filmik, który zrobił Majki i który, ten filmik jest wysłany do Ameryki, mówi o fundacjach, różnych fundacjach, o takich, które są w polu boju, tam gdzie ludzie głodują, gdzie umierają, gdzie w tych krajach, gdzie potrzeba ogromnej pomocy, ale także jest i filmik o naszej fundacji, zupełnie inny, z kraju, o którym się chyba teraz niedobrze mówi na całym świecie, słabo się mówi, Amerykanie użyli nawet nazwy pochód nazistów, to nie jest tak, że 60 tysięcy szło tylko ludzi skrajnie związanych ze skrajną prawicą. Szło też mnóstwo ludzi, którzy po prostu chcieli tego dnia się przejść. Niestety te wszystkie hasła wiodły prym i trudno teraz mówić, że reszta szła z tyłu, wszyscy szli razem, a hasła były rasistowskie. Zdecydowanie nawet pan prezydent Duda skrytykował te hasła i te hasła poszły w świat, poszły niesamowicie w świat, żeby nie wiem co mówić, jakiej racji swojej tutaj trzymać się, to jednak świat zagrzmiał i to świat posługuje się potem skrótami myślowymi. Antysemici, faszyści, dziwić się, że potem mówią o polskich obozach koncentracyjnych? No niestety, lobbing nasz jest słabiutki, a po 11 listopada wstrząsająco słaby, zły i niedobry. Niestety. Ściskam Was bardzo gorąco, wchodźcie na nasze strony internetowe. Dzisiaj zapraszam do Wrocławia na godzinę 18, czyli jesteśmy w centrum handlowym, w Empiku, dużym centrum handlowym, a później spotykamy się w Krakowie, nawet dokładnie, nie wiem, w Renomie we Wrocławiu dzisiaj, a jutro w Krakowie na dużych obradach, które mówią o tym, co się wokół nas dzieje. Ściskam Was bardzo gorąco. Cześć, siema.